Pada śnieg, puszysty śnieg. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Już pan Andersen cieszy się, bo wszystkie dzieci coś. Dzień 12. był kurier. Był kurier, To ale jest najczęściej używane słowo w tym domu. nie, oprócz pudełko. Oprócz pudełko. I kot. I kot. I czemu się zesrała znowu nie w kuwecie? Tak jest, będzie awantura na Ja tego internecie. nie podniosę po prostu, bo pan kurier się zataczał. Może coś wypił. Nie. Idę, Ja będę ci. ściągać dywaniki co mi się. Albo O, je tu będzie poprzewracam. padaka. Co ty na to? No nie, bo tam nie wiadomo, co jest. No ale myślę, że to nie było przewracane. Ani mowy nie ma. Absolutnie. Oni to tak postawili, dbali o to jako jajko. Tak. Normalnie Na pewno. leciało z samolotu i Tak. ani razu nie Po prostu przewróciło. ani pół. Coś na pewno tutaj spartoliłam. A to jest góra. Dobra. Mamy to. Aha. Teraz padaka. Skalpel, siostro. Nie ma. Dzisiaj szpital zamknięty. Dopiero był pan kurier i doniósł drugą, ale zacznijmy od pierwszej. Ale tu będzie padaka. Dobrze, dzisiaj nie ma Wiesz klientów. co, zastanawiam się, jak to otworzyć, żeby mieć pudło z powrotem, bo Nie. wiesz, nie, Już ci pudło nie jest nie jest potrzebne. potrzebne, muszę to jakoś 5 godzin wywieźć. później. Coś poprzecinam, poprzecinam, gdzieś coś wyjmę. Mówisz boczkiem? No tak patrzę. To weź tutaj to dno też lekko otwórz. Wtedy Myślisz, że może. to? No. To i To tak ma pudło. znaczenie, i tak musimy powyciągać To znaczy, sześciusieńko, ma tyle znaczenia, że chciałabym mieć to pudło do nie? No to przecież wywiezienia. mamy taśmę i przykleimy na wyżę. Bo to jest tak taśma eko. Dzisiejszy Zbiorowa. vlog pod tytułem. To jest od Joli, ale ona też mówiła, że są prezenty dla mamy. Bo moja mama ma urodziny, a Jola o takich rzeczach pamięta bardziej niż. Nie słuchaj, mamusiu. Niż córka. Nie wiem, czy mam robić lotne. Aha, robię i na ciebie, i na paczkę takie Nie wiem, w którą stronę otworzyłam. też. Jaki Patrzcie, piękny, no. jaki Dziad Mróz. Cudowny. Wysoki do posadzenia, widzę, Tak. no. Super. Jakaś konstrukcja, ale śliczny, troszkę pana. Ale piękny jest. Usiądź sobie na kocie. Usiądź sobie koło mnie, rozpakujmy tę paczkę. Dobrze. Mamy cuksa. No ładnie, Jolunia, jak ona to ładnie pakuje. Odpakowujemy, nie? No tak, sprawdzam, Nie czy chcesz sobie nie. zostawić na święta? Niespodzianki? Nie. Kotek też? Będziesz choinkowym kotkiem. I nic. A w ogóle nic. Jaki ty głupiaszek jesteś, taka łowiecka. Trzupię kokardkę świąteczną. O! Ja wiem, że nie lubimy. Ale to nic. Jesteś świątecznym kotem. Bardzo. Ja Ojej! uciekła. Dobrze, dobrze. Ja się trochę pomęczy. Nie może być. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Bo to ciasto jest. To do lodówki. Wrzuć to może do tego cukierka z Nie, no bez powrotem. sensu. Bez sensu. Ciasto lodowe po prostu do lodówki. Do której teraz? A, do tamtej. ściereczki świąteczne. Śliczne, prawda? Że śliczne. Z wianuszkiem. Bardzo ładne. Piękne. Bardzo ładne. I uwaga. Merry Christmas! Wreszcie pozbędę się tych
ramy. No. Merry Christmas, I believe. Dobra. Aha, tak patrzę, nic nie napisane, czyli moje, bo Jola zawsze, o, ale piękny. Tuba, piękna. Alkohol. No. Ale... O, proszę pani. Czekajcie. Konkurencja dla pomarańczówki. Nie wiem, co to jest, ale... A to nie jest to, co my myślimy? To piernikowe? Podnieś jeszcze raz. Bo tam było. Jest z tej strony etykietka. Tak samo, bo nie wiadomo czemu. No, to się trzeba wczytać. Wanusz. Jakieś bukwy w ogóle. A. Super. Aha. Wyjęła i nie włoży. Urosło. Piękne. Nie potukło się. Ufcik. Słuchajcie. Takie czekolady christmasowe. Wiesz, sama ozdoba sama w sobie. Po prostu. Dokładnie. Są jakieś cukierasy. Cukierasy. Słuchajcie. O jejku, następny królewicz do kompletu. Jaki śmieszny. No, to już będą na schody ten, no. Albo gdzieś tam być, zajesz. Z renferą. Piękny jesteś, jaki ty jesteś cudaczek, Krzysio. Fajny. Czy na cieście usiądziesz? Nic to. Będziesz grzał dupką dziadko. Siedź. Matko, coś jest zapakowane. Szalik zacny, tudzież. Tudzież jedwabny. O, jaka świeczka choinkowa. Lumia, luna, lumia. Ale jak i to wygląda jak kłębek wełny, nie? Kłębek wełny. Piękne. Super. Szaliczek. I... Szkarpet. A my gdzieś mieliśmy świąteczną skarpetę, która nie wisi. No bo jeszcze nie ma świąt. Kominek musi być. Albo piec. O, śnieg. Mam za dwa śniegi, będę robić w przyszłym roku miasteczko? Kto wie, czy się skusisz na domek. Voila. Chyba, że Grzesiu będzie robił domki. No, Grzesiu będzie robił domki. A właśnie, nie będzie, będzie miał. Nie będzie pewnie miał już czasu za rok o tej porze. Tu mamy. O, wiecie co tu mamy? Portfel. O, będziesz miał do rytuału. Do rytuału. Matko, ona ma to wszystkie myśli. Czekajcie. Bo tu jest mnóstwo liścików do mnie. To tu. Ale jest mnóstwo w ogóle, słuchajcie, paskudników. Na choinkę paskudnik. No, faktycznie. Super. Choinko. Bo ty lubisz sweterkowe teraz w tym teraz roku. Teraz mam sweterkowe w tym roku. O, jakie drobiazgi cukierkowe. No, to jest pewnie ten ryż taki ryż kolorowy. Taki. Słuchajcie. Następny paskudnik w drodze. Bałwanek! O, jaki ty jesteś piękny. A jaki śliczny, nie? Taki paskudno piękny. O, maniulu. Prawda, że ładny? No, superasty. I z nartami. No. Ale ty jesteś cudakiem. Śliczny. Mamy następnego cudaka. Stój tu. Stań przodem już, nie marudź. Następna miał focha. No. Zaraz zobaczę to pudełko, bo tu mam kubek wypchany skarpetą świąteczną. A mam szufladę na świąteczną skarpetę. Tak, prawda? Masz w sypialni nawet. W sypialni nawet. Tu mam gumy miętówki, kuchnia i kubas. Świąteczny kubas. No taki nie świąteczny, aczkolwiek. Ale w kłopeczki. No i czarownica i wszystko jasne. Czyli codzienny. I bardzo świąteczne pudełko. Pudełko piękne. Ładne pudełka robią to. O, oho, tak. Tak, kochany, urywam ci właśnie rączkę. Całą Amerykę przetrwałeś, ja ci rączkę.
Dobra. Kolejne pudło. Grzegorz. Ups. Odstawiamy. Kolejne pudło. Sylwester. Wow. Jola, ty o wszystkich pamiętasz. Ja nie mogę normalnie. A to... Jakaś kartka. Czekaj. Aha, otwieracz jednorożec. O, jaki super. Pokaż. To są te krysmasowe. Poczekaj, już cztery. Dobra. Patrzę, nie. To jest puściutkie. Chciałam, czyli tylko to tak jest ładnie. Dla mnie, bo o, jaki ładny. Zobaczcie. Nie wiem. A, Summer z bilatem będziemy otwierać. Dobra, czyli to jest dla mnie. Jestem wzruszona z tą rzeczkami. Zawsze. Kotek, wskakuj do pudełka. O, tu będzie magia. Tu mamy skrzaciora. Następny królewicz. Ale jak tu czapka stylczy. A, boski. Fajną kratę ma na tym. Bardzo, taka, no. Czekajcie, jak to... Jak to ogarnąć? O. Wy pierwsi zobaczycie. No, idziemy na Sylwestra. Przypuszczam, że jest na lewej stronie. Tak, ja to potem odwrócę, bo tutaj po prostu... Cykinów moc. A, pachnie czekoladami. Poczekajcie, mamy do kuchni będzie do okno następnych cudek. Mydełeczka, ale w pozytywce powinny być, ponieważ widzę pokrętełko. A to dzwoni tak bez opamiętania? Może tak być. Zobaczcie. O. Likierki. Zaraz będę wcinać. Będzie na słodko. Zacna zapalniczka. Też się przydam z długim dzióbkiem. A bambuski nie tylko. Nie. Teraz tak robią. Nie, to jest glinka. Talerzyki. Ale do ciast. Przydadzą super, się. Super, przydadzą się. Takie mini. Cheese tool set, przepraszam. No, cheese. Do sera. Fopa. Grzesiu by wiedział. Deska serów trzeba będzie zrobić. I piękne zimowe. Przecudo. Ręczniczki. Teraz masz ładnie, masz miejsce do eksponowania w tym sensie. Więc pierwsza część za nami, ja teraz to poskładam i polecimy. I mamy drugą cząstkę. Także stamtąd się troszkę uporałam. Krzaty do pudełka włożyłam, jeszcze mi już się psuje. Krzaty do pudełka włożyłam. Będę dzisiaj wstawiać do domu. I łamatko. Słuchajcie. Słodyczki. Chyba. Tak. Bombonierki. Kawa. Bardzo zbita. O, lawatca. Skąd znam tą nazwę? Ja nie bardzo. Krzesiu zawsze pije lawatce. O, te likworki. Teraz będziemy wcinać. Tu są gumisie. Jakieś świetne te. Super, nie? Kielkowe gumisie. Tylko to są chyba te kwaśne. Zobaczymy. Niemniej. Super. Chyba są różne, tak to powiem, ale są z choinkami. Choinki są w gumisie. A, Christmas Edition. Christmas Edition. O. Mniam. Nuggets. O, te szyciki.
czekajcie, zaraz zeszyciki, ale najpierw... A, to są te, wiem kto to lubi, kto to dostanie. Cukier, ale, ale... O, jest Rizis, jest, to już są święta. Już po prostu. O, więcej Rizisów. Więcej Rizisów. O, ryże. O. Super. I teraz mamy miękkie, a, bo jeszcze mamy zeszyty. No właśnie. Galaxy Planets. A, różowa edycja, bo ty miałaś chyba granatową, czarną? Ja miałam troszeczkę inne. Ale bomba. Troszeczkę inne. I tu mamy Aquarius i mamy... Czyli wodnik. Tak. A tu? Nie wiem. Taurus? Nie jest to byk. Ale próbuję odczytać po prostu. Taurus. Może być byk, bo chyba byk ma taką z rogami. Ale pięknie. I te gumeczki złote. Są, i ten piękne. Rancik. Rancik złoty. Cudo, panie, cudo. I teraz mamy, uwaga. Szczypierkową bluzeczkę. Znaczy, przepraszam, powiedziałam szczypierkową. Ładna. Te amerykańskie mają to do siebie, że one się po prostu jakoś dziwnie. Ja zaraz będę mierzyć. No, fajne jest. I z pod spodem, z tym takim tak, a la koszula. Bomba. Zaraz będę... Już myślałam, że skrzacik następny. Już chciałam krzyczeć, skrzat, skrzat. Fajna. To nie wiem, czy nie będzie na moją mamę bardziej. No to tam tak. Będziesz mierzyła, to zobaczysz nie wszystko. Duże. No. Za małe. Będzie Sylwester. To ma fajną z tyłu. Początki. Hej, sexy lady. Sylwestrowa. Ręce mi dało. I... To ładne. To bardzo ładne jest. Bardzo fajne. I znowu się świeci błyszczą. Jola, koniecznie chcę Ci życzyć wszystkiego błyszczącego na ten nowy rok. Naprawdę. Ta ładna też jest. No dobra. Fajne. I zobacz ramionka w Twoim stylu. Podobała mi się. Dobra, mamy dalej. O. Święty Rzęsoksy. Dobrze, zostawiam te pudła, bo kocek też mam. Weźmiemy mu dzisiaj do... Tak, tu wrzucę dzisiaj do będzie akcja kotek. Dzisiaj będzie akcja kotek. Ale jaki paskudnik. No. Ojejku, jaki jesteś brzydko ładny. Brzydko ładny. No właśnie, są tak brzydkie, no. Czasem rzeczy, że aż ładne. To bum. Będziesz mieszkał. No, dobra. Powiem szczerze, ja nie wiem. No, trochę się połamało. Ale ja. To trzeba będzie zrobić porządek w tym tak, o. Parę, ale parę się, spokojnie, prawie całe są. Ale te są woskowe? Świetne. Te są świece. Wow, że one to przy tego. Tak, no tu się tył się połamał, bo tak leżały, ale przód. Trzeba będzie po prostu spalić tak naprawdę, żeby połamanych nie trzymieć. Górka rośnie. Górka rośnie. To co? Aha, to jest do skrzata. Aha. Do pana skrzata. Do pana skrzata. A, miętówki? Miętówki. Do auta. Jednorożce na choinkę. Jednorożcowa choinka to jest tutaj. Tu będą jednorożce. Super, to tu zostaje. Bardzo dobra rzecz, też tu zostaje. Chociaż tam też może powinna jedna iść, bo nie mamy. A! Co by go pisik. Super. Piękne. Cudne nowe siłki. Ale jakiś środek ładny. Ja będę robić później detale, te malutkie takie. Ale klasa. Sama w sobie. I... Wow, Made in Paris. Wojciech Cejrowski. Boję się otwierać. Na pewno to nie będzie tęcza. Skarpety, bo on chodzi bosą.
nie połamamy wam, błagam, błagam, błagam. Aj, 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 aj. Wow. Chodziłam koło tego, prawda? Tak, i bardzo długo. Aż wstanę. No super. Chodziłam koło tego bardzo długo i nie kupowałam. O, jedno się złamało. Ale to też nie jest... To się przy tobie cebulę. To jest w piorunie połamane. Tak? Jest inne i nie przytrzymało, ale mam dzikie wrażenie, że to nie będzie tragedia. O, po prostu się przyklei. Ale piękne. Cudne. No bo jednak wiadomo, te paczki są szmargane po prawo i lewo, dokładnie. Nie? Tylko dopasuję, który do czego. Zmarznięte. Oj, uważaj. No, to się po prostu przyklei. No, ja, super, super. Dobra, tyle. Tyle. Za getry, ale ja już takie robię, tylko wiecie. Wow! A proszę, odwróćcie się jeszcze raz, te plecki. No, 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 no. Bałagan, burdello. Ale tak wiecie, szybkie mierzenie. Dobra, lecę w następnym. Kolejna rzecz do zabawy. Bardzo mi się podoba. Dunie. Nie pokazuję nawet dołu. Dunie. Mam getry room size'a po prostu. No, jesteś w domu. Wybacz, no, żebyś chodziła w garniturze. Ale śliczniutki, uważam. No. Taki z wycięciem 3/4 rękawki, super. Kolejna. Tak, ramionka, fajne. Są. Taki fajny styl, one mają te bluzki. Tak. Zawsze można zrobić boom. O. A co? No, podoba mi się. Tam jest Armagedon w kuchni, nie słuchajcie. Nie, nie słuchajcie. Tam. No. Biało. To trochę odmrożone. Biało. Dorota. Biało. No jeszcze nie. Tak to jest. Tak to jest. Trochę trzeba pogazować, że się silnik rozgrzał. I niech się rozgrzewa. Chodź, sadzimy tutaj do szafy. Tutaj jakąś listę chcą mi dać, bo jest nierówno, nie? Aha. Chodź, zobacz. No wskak. No hop. Tu chodź, na kanapę. Tu. Okay. Muszę męskie łapcie kupić do listy. Kicia musi akceptować wszystko. Kicia akceptuje, Kicia po prostu nie wie, co się dzieje. Pierwszy raz. Ale chodzi sobie po mebel. Niech się powącha wszędzie. Piękny sweterek świąteczny. A, proszę bardzo. Bo mama to świąteczna. A, no, świąteczna, oglądamy razem. O, papucie, proszę bardzo. Jakieś są. Są, są. Siedzi, chodzi i świeci. No. No. Ale mogę się zamienić, będziemy bliżej chodzić. O, Kicia też Kicia szaleje. Też, no. O. Kicia nie wie, co się dzieje. No, za duża przestrzeń w ogóle. Taki metr się u nas chudnie, to normalnie. Gdzie chodzić? No.
Matko, co się dzieje? Chodzi i miałczy. Będziemy oglądać dalej, nie? No, zobacz, no, patrz, co tu się wyprawia. Ładna. Ładna. O, królewna, idziesz za mną. Po dwa schody? Co tu się dzieje? Co to są? O, tam będziesz mogła się chować. Ja sobie przemyślałam, że mam za dużą komodę. No ten, włącznik. Dlatego ona trochę stoi od ściany, żeby ręce. Ale no nie przemyślisz wszystkiego przez dwa lata. No. Tak, nie, po prostu nie. Tak. No, kicia ma już, o. Beta. O, dobrze jest. Cia, jak tam twój apartament? Kitek. Nie bój się. Jeszcze nie ma wodenia. Wszędzie już obeszła. Teraz idziemy do piwnicy, chodź. O co nie chodzi, no idź. Słuchajcie, pierwszy posiłek, jeszcze na podłodze, ale przynajmniej już z nowymi talerzami i sztucicami. Także tak to wygląda. I moi goście. I moi goście. I nie mam ostrości na mojego gościa. No. Teraz ślicznie. Wieszaka jeszcze nie ma, więc kurtki tak leżą. I moje nowe sztućce. Pomidorowy, czosnkowy? Może być czosnkowy. I tu jest jeszcze taki ostry, to jest... O, ale kotek, zrobiłaś skok normalnie. No, to weźmiesz sobie? Ja sobie wezmę za chwilę, dobra. Tylko jeszcze na razie walczę z Wi-Fi. Walcz. Prezenty, słuchajcie, idę pod choinkę. Ameryki przysłali. Teraz Wiśnia będzie układała. Teraz masz gdzie? Och. Prezenty pod choinką muszą być. Na razie... Nie, to jest pusta. Na razie... Czy? Ciężkie po prostu. A ja myślałam, że Mikołaj przynosi prezenty. Przynosi. Ja tylko wzięłam paczkę z progu. Kicia już stoi za gankiem. Proszę bardzo. Tu jest masy gotowe. Super. Tak. Prezenty pod choinką. No super, tak jak powinno być. Tak jak się należy. Tak. Wzięłam choineczkowa jedzonka. Tu możesz tu postawić albo gdzieś tam sobie. Zaraz zobaczę. Tutaj wzięłam pudełko, bo mamy szuflady gospodarcze, w których pudełeczka się przydadzą, żeby... Jest pusta? Pusta. Na coś włożyć w razie. Jakieś ładowarki albo coś. Ładowarki albo coś. O, nie będą się poniewierać.
O, Kicia już chciała skoczyć do szuflady. Taki ząk. No chodź. To będzie takie miasteczko trochę, o. Prawda? Tak pomału się robi. No chodź, Kitek, chodź. No wskoczysz? O. I jest kot. W pustej szufladzie kot najbardziej. No wiesz, tutaj jest rozlanie i nowy teren. No wszystko. O, ona tu tak, ona tu sobie. Dobra. Doszłaś teraz do tej sowy w końcu, którą chciałaś dopaść. Dobra, już set. Ej, kotek. I przyzwyczaj się zabałdza. Ciemno w domu. A to może zostawię, bo tam mało czerwonego jest tutaj. No. To już parapety, jak ja to mówię, to na tym parapecie tak. Może zmieścić cały świat. Ja nie mam dużo parapet. Słuchaj. Dobra, idę po następne podłogu, bo to jest skrzat do rozłożenia. Już jej się podoba. A, weź się tam powiedz coś tak, tak lekko. Co mam jej powiedzieć? Co ja mam ci powiem? No byłaś już tam. No, hop. Już? Wszystko zwiedzone? Zwiedzone. Skrzaciory. Come on. Skrzaciory. Masz tu pudeł. Ale teraz tak. Przyniosłam sobie jeszcze zimowe pudełka. Bo jeszcze są własne. Takie zimowe pudełeczka. Można też na parapetku na razie położyć. Możesz tu, masz pod choinkę. Może pod choinkę, żeby wyglądało. Potem to wiadomo. Tak, żeby nie. Mhm. To puste weź bardziej do tyłu. Tak, nie chciałam, żeby się nikt nie pomylił. A, nie będzie wyglądał. Tak. Teraz gościa widać. Słabo go na tej białej ścianie, ale i tak jest. Ale i tak, tak. Super, ja lubię te pudełka. To zostawię, bo to potem wiecie, do czego się przydaje. Do chowania z powrotem maskotkowych rzeczy. Było, nie było. No, tu cię ładnie łapie. No. Nawet jakbyś chciała sama sobie coś kiedyś. Tu mamy wino. Czekaj. Polecę do kuchni. Z ciastem jeszcze. Wino, ciasto. Można robić święta. Słuchajcie, na ciasto i ładne czekoladki. Lecimy. Tak. Jeszcze tak to wygląda. Właściwie to można tak. Kontakt, prawda? Ale kontakt jest i tak tam. Zamykamy, jak wyłączysz, nie? No, jak a tam wyłączysz. I tak robisz, jak będziesz tam uważała. I drugą. Zacną. Spuszka na ciasteczki i o. Proszę bardzo. Super, nie? Mhm. Ciasto do lodówki. Ściereczka wisi. Ale mamy tu ściereczki jeszcze. Mhm. Lodówka na razie zawiera skondensowane obiady. I ciasto. Ciasto. O. Super. No mam kolejny otwieracz. Do Summersby. Do wszystkiego do Summersby. Kicia na pewno jest zniesmaczona, bo nie ma jedzenia. Ale nie przejmujcie się, mam miski w domu nowe dla Kici. Tylko muszę je sięgnąć. Takie rzeczy już zostały zadbane nieco wcześniej. Bo Kicia. Ale Kicia się odnalazła. Tak, już wszystko obejrzała. Dwa razy. Od piwnicy po strych. Także fajnie. Dobra, i mam taki jednorożcowy ten. I to będzie jedyny magnes na lodówce, ponieważ będzie na pewno tablica magnetyczna. No. Ta-dam. Ta-dam. Nie trzyma. Bo to może. Ojej. To jest magnes? Nie, to nie jest magnes. Nie jest magnes. To idzie do przybornika w takim razie. Voilà. Siła tu załatwiać przybornik. O. Muszę. Oj, właśnie tylko i tak to trzeba będzie zrobić. Tak, Dorota ze skrzatem. Tak, bo ciągle chcę, żeby mu obciąć ten zanieść skrzata. Gdzie zanieść skrzata do jego braci skrzatowych. Z
strażników hrabinowych schodów. Tak? To jest skrzeciki. Idzie kolejny brat do Was. Tu jest strażnik z chrzatów. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I... chyba jeden. Turu, turu, turu. Jest pan bałwanek. Gdzie chcesz bałwanka? Kuchni chyba. Kuchni? No. Myślałam, żeby ci do sypialni dać go. Żebyś miała też coś ładnego. Taki ładny? No. A to jak chcesz oczywiście. Nie wiem, jeszcze wiesz? Na razie wtedy nie chcę tu stoi. No. Nie jestem pewna tego wszystkiego. To będziesz sobie ustawiać, jak ci tam będzie. O, bądź. O, też iść do bałwanka? No. Coś wysoko te parapety. No, coś wysoko. Troszkę rozpieczętuję sztuczce i tak to trzeba kiedyś zrobić. Nie? Worek mam. Kiski, ciki, ci. Czy ci się podoba wszystko dzisiaj to? Nie? Lekko zdeprymowana widzę. Chodź, otworzę ci lodówkę, bo tu ciebie jeszcze nie było. Ale jak wygląda, nie? No. Proszę. Są bardzo ładne. Ładne są i mi się podoba ten wzorek i ładne są błyszczące. Wiem, że są dopiero nowe i tak dalej. Ale mają fajne wzorki. Mhm. I łyżeczka jest ładna. Tak. Nie jest taką małą pitką pitką. Tylko fajną. Okej. No. Chodź tu, zobacz jaka tu jest. Chodź, kici, tylko tu jest pełen gar. To tak zostawię. Zobacz, jaka szuflada. Hmm. I tak szufladę ci otworzyłam. Zapraszam. Hmm. Nie? Dobrze. Z krzatem. Ja jednego położyłam na schodach i tylko tego tam więcej nic nie brałam. Wielki Mikołaj jest piękny. Diet Morłos. Jakie oczy głębokie. Ja dziś latam za kotem. O, nowa wycieraczka. Mhm. A ja tam, gdzie będą łapcie, jest odkurzacz, to sobie schowam te skarpety, bo one są takie do latania. Nie. No, przecież jeszcze ciebie nie było w szafce do butów. No. Kiciorek. No to jeszcze jest. Tu jest jeszcze szafka. Szafka na buty. No wszystko, o, takie tam. 1 200 000 i tu jest okienko jeszcze. Niewidoczne. O, jeszcze moja kurtka leży, bo nie mam. Nie ma wieszaka jeszcze. Czeka. Ale już wycieraczki na buty są. No tak. Tak. Tyle pięknego. Nie lubię, jak ona skacze pod schodem. Ale ty ładnie wyglądasz, nie Unia. A, faktycznie. No. Nauka. Śliczno to ty nasza. To daj coś, ja wezmę wtedy. Całe schody w skrzatach. Same strażnie. No ktoś musi pilnować domu, nie? No. Zawsze mówisz o skrzatkach. To niech się dzieje. Jak się ma dziać? O, i tu można małe paszkwilki. Tego ja. No jest taki. Grinch. Tam bym go wsadziła, bo tam nikogo nie ma. Tak, zaraz to zrobimy. Nie? O. Tam nikogo nie ma jeszcze. Tu będzie taki. Wytłumacz, co to za mały pokoik.
Mamy tesy. Tesy, mała pralnia, o, tu mała jest pralka. Pralnia, tu będą półki do prania i takie tak. Tam. A tu będą półki na tesowe. A tu jest kot. A tu jest całkiem zimny kaloryfer. Damy na dwójkę. O, raz woda leci. Słychać jak wleje. No. Ale wkręcił mi żarówki. Dobrze, tak wkręcił. Pudełeczko puste do wyrzucenia. Kręcone są. Można znaleźć pilota, będzie działał. Pralka ładna. Tak, pralka jest ładna. No. Jutro będzie pan od podłączeń. I tak idę. Pralka jak pralka. No ładna jest. Z czarnym kółkiem. No jest. No. Kicia wącha wszystko dziś. No. Pierwszy raz uczyszczony, nie? No. No. A tam chyba ci skarpety wrzucałam, a to co, gdzie bądź? A skarpety to tam rzuciłam, a tu mam taką łazieneczkę małą. O. Jeszcze nie mam umywalki, która będzie tu stała? Sobie a jutro ustawię. Ten twój monter i tak to ściągnie, nie, przypuszczam. Nie, ale no to jak ściągnie, to obok, no. I to będzie taka ładna, jak to było? Z czego ona jest? Ze szkła takiego. A właściwie powinienem wyciągnąć, mi to położyć albo coś. Tak, bo może nawet będzie szukał. No, dokładnie. Bo to jest tak ciężkie. Kicia jest ciekawa każdej szafki. Tylko nie wiem, czy ja mam do tego... miała. Tam miałaś, bo oglądałaś ten cały osprzęt. Właśnie. Słuchajcie, zatkać komin. Bo tu była gdzieś jakaś krateczka. Powinna być krateczka. Tak. Taka biała. Do kuchni. Mam nadzieję, że będzie do kuchni. Mhm. Bo on tutaj był, nie? I tam. Dawno temu, ale... O, Kicia, w końcu na łbyro wpadłaś. Jakbyście nie wiedzieli, jak będzie wyglądała moja walka. Taki alamur murek. O. To będzie wyglądała w ten sposób. Maleńka. Gniazdko do suszarki. Kinkiet do przywieszenia, czyli ten nie musi być na pociągadełko. Mhm. To gdzie ja go mam? W szufladzie. No. A ten, co ja chciałam powiedzieć. I co, masz tą baterię do tego? Mam baterię, ale nie mam dziury, w tym mam. Nie wiem, czy on ma taką grzynarkę na okrągło, nie? Dzielny kotek. Tyle wrażeń. Tak. Tyle wrażeń. Och jeja. Och jeja. Tak, tyle wrażeń. Och. Nie wie, gdzie się usadowić. Nie wie, gdzie się usadowić. No, przecież nikt cię nie zostawia nigdzie. Ci się nie bój. Trochę się trzęsie. Jaka jest, no? Bo pana jeszcze nie jest pewna tego, gdzie tak. Ona jest, tu, ta, tam. Tak, co to jest? O. Zapala się światło. Pieska mam. Kiedy nie wie, kto szczeka. Kto szczekał? No zobacz tam. Idź tam z kontrolą. I zrób. Nie, dupka. Koty też się muszą przyzwyczaić. Ale już się myje, czyli chce iść spać. Nawet w filmie Amika występuje podstawowy problem. Reklama! To pozmywa. Bąd! Gwarantuję nie ja. No, to macie fajnie, słuchacie sobie muzyczki świątecznej i super w pięknych pomieszczeniach. A ja gotuję zupę porową. To znaczy krem porowy. O! A tu już jest bigos ugotowany na święta, będzie się mrozić. To jest jeszcze świeżutka dostawa dzisiaj. Z poczty. Poczty. Jeszcze. Także dołożyłam do prezentu. O, jeszcze takie maleństwo. Jeszcze maleństwo.
Fajko! Takie fajko, malutkie, maleństwo. Masowe. Mamy 11. Tu mamy jakąś kartkę. Thank you for ordering us. Mam coś takiego. Odwrotnie. W pięknym pudełku. Wygląda, że jakieś pióro, słuchajcie, bo są pióra na tym. Takie długie. I uwaga. No, i uwaga. Sama jestem ciekawa. Chciałabym, żebyście widzieli, bo ja to będę otwierała i... Uwaga, uwaga. In the winner is... O, pióroska, ale jakie. Wow. Million dollars. Mamy zapasowy olejek. Olejek, tusz. Mamy prawdziwy kałamasz. I mamy... Wow. Wow, jakie boskie. Dziękujemy ci. Tak, dzisiaj świeżo przyszło, mi od razu zabrała, nic nie widziałam. Chyba nawet osoba, która to przysłała, jest na czacie. Dlatego tak mówię. Zaglądam i mówię dziękujemy ci. Czekajcie, chciałam to w rękę wziąć, to ciężkie jest. Nie wezmę tego w rękę, wezmę, bo jest najpierw coś. Coś fantastycznego. Prawdziwa stalowa. Pióro. No nie żeby gęsin pisać, ale... Będzie ładne ze zdjęcia przy księgach. I wiadomo, znając ciebie, to ty też ładnie oczywiście, piszesz zawsze. Kałamasz. Będę robić kleksy prawdziwe. To jest piękna sprawa. Prawdziwe kleksy dla kaligrafika. Made in Italy. Wow. Strach się bać. Jak będę miała tylko chwilę, to będę to ogarniała. Tak, ale tu jest równie coś pięknego. Ja nie wiem. To ja akurat wiem. 11. Tada! Ciekawe, F, tak. Serca, bo ja mam tak. Trzeciego oka. Tak. Wow. Także będą dwa dzwonki. Oj, 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 ale jak współgrają. Oh my god, no piękne. Ja mam trzeciego oka i teraz mam serca. I teraz wiśnia, skup się. Dłuższe czy cieńsze? O, krótsze czy cieńsze. Dobra. Wyższe serce? Trzecie oko. Które okay. Miałaś? Trzecie oko. Krótsze to ten? Jest, no. Tak. Zapamiętam. A nie ma napisane pewnie na ten? Znając życie, no jest. Oczywiście, że jest. No. Heart, eye chakra. No, wszystko jasne. Chociaż ostatnio jak u Ciszaka w dzwonki koszy, ja mówię, a ja nie wiem, które jest które, mam tylko dwa, tam nie wiem jak dzwonią, dzwonię, no tak, ale dzwoni jak ziemia, a pani mówi, jaki to jest zielony, no to ziemia. Znaczy intuicja nie zawodzi, chciałam powiedzieć, intuition nie zawodzi. Pięknie. No dobra, no to używamy, poczekajcie, no. Schowam normalnie, że to pióro, ale jest po prostu zacne, czakra po prostu, czakra, teraz będę dzwonić, zapalmy aż wreszcie. Serce raduje. Piękne. No, no powiem super, wam, że ten kalendarz adwentowy od widzów. Mega. To nie jest na zasadzie, a coś tam, nie? No. Przemyślane. Wszystko się... Ale wy wiecie, co robicie, żebym wam więcej rytuałów robiła. Więcej w księdze cieni pisała. Tak to wygląda. No wiesz. Dobra. Nadejszła ta chwila, kiedy włączamy muzyczkę, czyli oznacza to, że rozpoczynamy rytuał. W imieniu Matki i Ojca Duchowych, przez energię sił żywiołów, sił czystych i jasnych, do współpracy gotowych. Wylosujemy, moi kochani, runkę, która będzie nam towarzyszyła przy wzmocnieniu i oczyszczeniu czakr. Bo ten rytuał działa na dwa fronty. Ach, wiedziałam, bo już mała była, a ja już te kamienie trochę znam. To jest chyba najlepsza runa ever na tą siłę przebicia taką czakralną, taką ktr. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Sowilla. Bierzemy ulubiony olejek. Ja sobie wzięłam pomarańczowy. Tak wiecie. Już runy nie będę pisała na tych przyklejonych świeczkach.
Naprawdę, nie pytajcie mnie, czy ma być 3 cm w prawo, czy 3 w lewo. Czasem wygoda w magii jest ważna. Już przykleiłam, to niech już stoją. O. Także jeżeli macie ochotę i macie jak narysować na swoich świecach, to spokojnie narysujcie, ja chwilkę poczekam. Nie ma problemu. Dziękuję wam po trzykroć, władcy żywiołów czterech stron świata. Odejdźcie w pokoju do swoich królestw. Niech moc oczyszczenia i wzmocnienia mego z waszą mocą się splata. Zamykam krąg bezpieczny mocą swą i siłą. Niech poza nim będę bezpieczny. Niech w nicości złe moce zginą. Zamykam krąg bezpieczny, mocą swą i siłą. Niech poza nim będę bezpieczny, niech w nicość złe moce odpłyną. Zamykam krąg bezpieczny, mocą swą i siłą. Niech poza nim będę bezpieczny, niech w nicość złe energie zginą. Świeca dekretowo-dekrecyjna. Wiem, że zasługuję na to, by był to najlepszy rok w moim dotychczasowym życiu. Otwieram się na dobro i światło, na dobrobyt, miłość i szczęście. Otwieram się na zdrowie dla mnie i dla mojej rodziny. Ładuję pozytywną energią każdy aspekt mojego życia. Będę w 2020 roku mocna, silna i niepokonana. Będę najwyższą jasnością. Uziemiam tym samym troski i wszelakie złe energie. Tak się dzieje, a więc tak jest. Dziękuję wam, po trzykroć wam dziękuję. Na spełnienie naszych życzeń, naszą energię kieruję. Dzień dobry pani Anna. Dzień dobry pani Anno. Jedenastki szukamy, ponieważ dzisiaj jest 11, wy to oczywiście widzicie 12, prawa YouTube'a. Nie wiem, co to może być, bo się nie domyślam. Róg, tu, oblężenie Rohanu, jadą jeźdźcy Rohanu, tu. Tak. I cukreczek. Właściwie to się da złożyć ten kalendarz na następny rok, żeby on był płaski, nie? Dostaniesz nowy. Mam da się. Niebieską 60% czekoladę. To kolekcją. Kolekcja rośnie. Muszę ci ją uszczuplić czasami. Jakoś tak. Jeszcze się do niej nie dobrał. Nikt się do niej nie dobrał. Kot mówi, że też będzie wyżerał. Także moi kochani. Wszyscy grozili. Tak. Wszyscy grozili, nikt nie jadł. Dziękuję wam bardzo za kolejny dzień wspólnie spędzony. Ja oczywiście mocno zapraszam na rytuały. To jest wiedźmowy vlogmas, a tutaj to jest radocha. Ubaw i sensacja. Także tak. I co? I do zobaczenia. Do zobaczenia w filmiku. Postaram się otworzyć jedno oko na premierę.